Dzisiaj miły temat, lekki temat, może już trochę zapomniany, bo jest koniec listopada. Na wakacje zazwyczaj wyjeżdżamy w lipcu, w sierpniu, ale wróćmy do niego. Powiedz, czy Polacy podczas wycieczek poza Unię Europejską muszą stosować przepisy RODO? I czy na przykład rezydent, który gdzieś tam spotyka się z uczestnikami na lotnisku, może wyczytać listę uczestników z imienia i nazwiska? Może. No. Tak naprawdę zapominamy. A zazwyczaj są protesty. Zgadza się. Zapominamy o tym, że RODO obowiązuje tylko na terenie EOG. No i oczywiście mówimy jeszcze o innych kilku krajach. Natomiast generalnie, gdziekolwiek pojedziemy, obowiązuje nas prawo danego państwa. Oczywiście nie mówimy o terenach eksterytorialnych, nie mówimy o konsulatach, ambasadach. Mówimy o zwykłym lotnisku. A w tym momencie na lotnisku obowiązuje państwo danego kraju. Także rzeczywiście rezydent, pilot czy ktokolwiek inny, chcąc sprawdzić, czy wszyscy uczestnicy stawili się, czy odprawili się, odebrali bagaże, może spokojnie czytać całą listę po imieniu i nazwisku. Może to wzbudzić kontrowersje zwykłych zjadaczy chleba, bo są już tak przyzwyczajeni do dziwnego manieryzmu RODO, żeby ukrywać swoje dane osobowe poza wszelką cenę, że no, jakby będą zaskoczeni, że nagle oto tutaj, gdzieś jesteśmy, powiedzmy w Afryce, w Azji. Nie znamy ludzi. Nie znamy ludzi, a rzeczywiście te dane osobowe są przywoływane. Dlatego protestują. Dlatego czasami może się zdarzyć, że będą protestować, ale pamiętajmy o tym, że prawo danego kraju obowiązuje na jego terytorium. Czyli nie trzeba powoływać się na przepisy kraju pochodzenia. Wydaje mi się, że w tym wypadku nie możemy się powoływać na te przepisy kraju pochodzenia, czyli nas jako Polaków obowiązuje oczywiście prawo takie jest w danym kraju. No jeżeli sobie wyobrazimy jakiś dziki kraj, gdziekolwiek, na jakimś 8 kontynencie. Gdzie nie ma prawa. Gdzie jest jakieś prawo dziwne, które pozwala na przykład na, nie wiem, na pożyczanie, na wieczne nieoddanie rzeczy, która ci się podoba, no to nie oznacza, że taki mieszkaniec takiego kraju przyjeżdża do nas i robi to, co jest zezwolone w jego kraju. Niestety musi się do tego prawa dostosować. Niestety często jakby za bardzo podchodzimy do tematu literalnie i jakby staramy się, aby we wszystkich państwach przestrzegać wszystkich przepisów, czego nie da się zrobić. Musimy pamiętać, że jadąc gdzieś jesteśmy tylko gościem. Oczywiście podlegamy pod tamtą judykaturę, podlegamy pod tamto prawo. Nawet jeżeli popełnimy przestępstwo, to oczywiście będziemy sądzeni przez tamten wymiar sprawiedliwości. Zatem nie bójmy się. Poza obszarem EOG RODO nie obowiązuje w tym rozumieniu, że nic złego się nie stanie, naprawdę, jeżeli taki rezydent na wycieczki czy pilot odczyta uczestników, no bo prędzej czy później tak, czy uczestnicy poznają się. Może nie dokładnie będą zapamiętywać wszystkie imiona i nazwiska, no ale przecież tak naprawdę w ramach takiego przetwarzania danych tylko na własny użytek domowy, nazwijmy to, a jednak wycieczka jest naszym domowym interesem, no to chyba nic złego się nie stanie i jakby nie odwołujmy się zawsze i wszędzie do RODO, bo no, jest to jedno z kuriozów właśnie tego przepisu. Tak, a co jeżeli jednak ktoś złoży skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych? Oczywiście każdemu z nas przysługuje złożenie skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie, kiedy uzna, że nastąpiło naruszenie ochrony danych osobowych. No ale w tym momencie zawsze trzeba pamiętać, jak wygląda wzór skargi. W tym wzorze wskazuje się miejsce, w którym doszło do potencjalnego naruszenia. No i tutaj trzeba wskazać to miejsce fizyczne, w którym ono doszło. I nie będzie to adres zamieszkania tego biednego, pokrzywdzonego przez ludzi, uczestnika wycieczki, bo ktoś powiedział, czy jest pan Jan Kowalski obecny. Będzie to miejsce, w którym doszło do tego zdarzenia, wydarzenia, czyli odczytania tej listy. Czyli będzie to lotnisko na przykład międzynarodowe. W Turcji. Albo w Kapsztadzie, gdziekolwiek indziej, gdziekolwiek sobie wymyślimy. Także jakby tutaj nie ma w tym momencie podstaw prawnych do kontynuowania tej procedury weryfikacyjnej. No bo automatycznie organ nadzorczy, czyli prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, stwierdzi, że w tym miejscu nie obowiązują te przepisy dotyczące ochrony danych osobowych pod nazwą RODO, tak jak u nas w Polsce. W związku z powyższym uzna się za niewłaściwego do rozwiązania tej sprawy. Czy dalej jakieś będzie postępowanie, które by miało przekazać to do jakiegoś innego organu, który chociażby właśnie w Turcji, czy gdzieś
w RPA czy w innym kraju przetwarza dane osobowe i chroni przetwarzanie danych osobowych, to tak naprawdę już naszego prezesa to interesować w ogóle nie będzie. Inaczej byłoby, gdyby doszło do takiego wydarzenia na terenie lotniska w kraju Unii Europejskiej. Wówczas tak naprawdę mogłoby dojść do pewnego rodzaju rozważań, czy właściwy będzie organ kraju członkowskiego, na terenie którego doszło do takiego incydentu, do takiego naruszenia. I czy wówczas on będzie prowadził to postępowanie, czy ze względu na fakt, że była to grupa Polaków, rzeczywiście właściwym będzie prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tutaj dokładnie, tutaj można było pomyśleć. Okej, idziemy na kawę? Idziemy na kawę. Idziemy.